czy lubi Pani przychodzić tutaj nad zalew? Jak często, jak spędza tutaj Pani czas? Znaczy jak jest ciepło, to z dziećmi właśnie się wybieram, żeby trochę pochodzili, pobiegali. Od czasu do czasu. Fajne miejsce, można sobie potrenować we dwójkę, świeże powietrze, fajnie, fajnie jest. No bardzo lubię. Lubię dlatego, że można pospacerować, można troszkę poćwiczyć, no i tyle. Czy wszystko tutaj jest? Czy może warto byłoby o coś wzbogacić tą infrastrukturę, otoczenie? Wie Pani co, dla mnie na mój wiek to jest wystarczająco, a może młodzież może by więcej miała do powiedzenia. Ale warto przychodzić, nie siedzieć w domu, spacerować. Oczywiście i rowerki i w ogóle i tak jak w tej chwili idę na spacerek, także wszystko jest w porządku, ja się bardzo cieszę. Dużo czasu Pan spędza nad zalewem Arkadia? No, dosyć, bo niedaleko mieszkam. Mamy pole do siatkówki dla małych dzieci i placy zabaw. Oczywiście jest też robiony most nowy, żeby móc przejść na wysepkę. Może Kas już coś powie. Jak podoba się ta kładka, most? Nie wiem, póki co jeszcze wszystko jest zamknięte. Z tego co wiem, tam jeszcze ma być wykładana kostka, żeby było ładne przejście. Nie wiem, podobno tam też jeszcze będzie budowany jakiś park nowy czy coś takiego. Ale to jest fajny pomysł, że będzie można przejść na wyspę. Co Państwa zdaniem powinno się tam pojawić? Jakie atrakcje po tej drugiej stronie tej kładki? Może na przykład park jakiś linowy, czy jakieś coś do rozrywki, żeby coś było. Bo mamy park, mamy fontanny, mamy wszystko, ale właśnie park linowy, żeby w Suwałkach nie ma takich rzeczy. Czy to fajny pomysł, że będzie można już niebawem przejść na wyspę? Co powinno znajdować się po drugiej stronie? Bardzo nam się podoba, że ta kładka jest. Nie jesteśmy stąd, jesteśmy przyjezdni, ale od czasu do czasu przyjeżdżamy i kładka nam się bardzo podoba i chcielibyśmy wejść, póki wyjedziemy. A co by było po drugiej stronie? No kąpielisko takie w głębi. Byłoby może czyściejsze. No nie wiem, co tam jeszcze. Można by było się pójść poopalać już tak, bo tutaj tak trochę nie bardzo się położyć, a tam może byłoby lepiej. Sam pomysł od wielu, wielu lat niezrealizowany jest bardzo fajny. Tylko, że po prostu jakaś kawiarenka przydałaby się, ewentualnie ławeczki, no tak, żeby można było pospacerować. No i coś z tym ptactwem trzeba byłoby zrobić. Dlatego, że i na kładce, i na pomoście jest dużo odchodów. Tak, przychodzimy tutaj z klasami i nie możemy po tym pochodzić. Natomiast pomysł sam uważam, że jest bardzo fajny. W razie podoba się, nie wiem jak. Z zewnątrz, tak, prawda? Popatrzę. Czyli pomysł dobry. Oczywiście, że tak. Jak podoba się kładka? Jeszcze nie jest dokończona, ale czy to fajny pomysł, że będzie można przejść na drugą stronę wyspy? Zobaczymy, zobaczymy. Prawdopodobnie ma być bar na środku. Zobaczymy. Może będzie fajnie. Co mogłoby się tam znajdować na tej wyspie? Czego tutaj brakuje? Czy jakiegoś baru? Czy może jeszcze czegoś związanego ze sportem? Nie, może jakieś zabawy dla dzieci, jeszcze większe niż tutaj ten plac. Może jeszcze jakiś bar. Jak jeszcze można tutaj spędzać czas? No, mamy pierwsze takie ciepłe, słoneczne dni. Aktywnie, siatkówka, spacery, bieganie? Nie wiem, piłka nożna, spotkanie z przyjaciółmi. No na pewno nie siedzi w domu i tylko w telefonach czy na komputerze. Na skateparku ludzie dużo jeżdżą, tam jest jeszcze park do uprawiania parkoura, też ludzie sobie skaczą, można popatrzeć, jeśli ktoś nie umie. Czego jeszcze brakuje? Czy warto uzupełnić tutaj to otoczenie, infrastrukturę nad zalewem Arkadia? No słyszałam, że będzie jeszcze taka, coś tam budują, że będzie siłownia czy coś tam. Fajne by to było, bo jest gdzieś tutaj, ale nie chodziłyśmy jeszcze, nie było kiedy. No podoba nam się, jest fajnie. Pani mówi wszystko aktywnie, w stronę aktywności. Że... Tylko, tak, aktywności, wypoczynku, jest gdzie dzieciom pobiegać, jest gdzie starszemu usiąść, jest wszystko fajnie. Nie podoba nam się tylko ścieżka rowerowa z pieszą, że ławki są i jak siedzimy na ławce, to czasami można pod tego ten rowerek wpaść, ale to no trzeba uważać. No jest bardzo dużo ludzi tu przychodzi na spacery, na jazdę rowerem, na jakieś inne takie... odprężające sprawy, wypoczynek. Tam by też się przydało coś jeszcze zagospodarować. Bardziej atrakcyjne będzie.